Dziękuję, panie przewodniczący. I zabieram głos z satysfakcją, no bo niecodziennie może człowiek pochwalić przedstawiciela partii rządzącej. Mam trzy pochwały i jedną sugestię. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że w dniach, w których pan minister sprawiedliwości udowadnia, że Unia Europejska nas eksploatuje gospodarczo, pan premier porównuje Unię Europejską do Związku Radzieckiego. Partia rządząca mówi o tym, że Unia Europejska chce nam odebrać suwerenność. A prasa prorządowa wręcz wszczyna dyskusję o polexicie, to chciałem powiedzieć, że to, że pan wiceminister spraw zagranicznych jednak ma odwagę pokazać się naszej komisji na tle flagi Unii Europejskiej, uważam za akt odwagi i chcę mu za to pogratulować. Po drugie, zgadzam się z większością jego ocen co do sytuacji w krajach partnerskich. I po trzecie, wreszcie chcę mu podziękować za to, że uważa, że Partnerstwo Wschodnie jest użytecznym instrumentem wpływania Polski na politykę całej Unii Europejskiej wobec obszaru na wschód od nas. A przypomnę, że nie zawsze tak bywało. Wtedy, gdy Partnerstwo Wschodnie wymyślaliśmy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a potem proponowaliśmy na forum Unii Europejskiej, byliśmy za to przez ówczesną opozycję, a dzisiejszą partię rządzącą, od czci i wiary odsądzani, bo był to rzekomo projekt niemiecki, którego celem było de facto perfidne pozbawienie krajów Partnerstwa Członkowskiego perspektyw na członkostwo w Unii Europejskiej. Więc cieszę się, że tylko 5 lat zajęło, żeby zrozumieć, że członkostwo prędkie nie jest realistyczne i że partnerstwo ma swoją użyteczność. Ale dla mnie zawsze najlepszym recenzentem był prezydent Władimir Putin, który uważał je za zagrożenie dla strategicznych interesów Rosji. I mam tylko jedną sugestię, jeśli chodzi o partnerstwo, bo pan przewodniczący prosił o sugestię. Pan minister już trochę wspomniał o sprawie roamingu i oczywiście ma rację. Uważam, że tak jak wciągnęliśmy Ukrainę i innych do Unii Energetycznej, tak warto, zdaje się, że ona jeszcze się wtedy tak nie nazywała, nieważne, wiadomo o co chodzi, tak bardzo to, co będzie być może decydowało o orientacjach całych sfer globu, będą sprawy związane z regulacją przepływu danych. I warto by stworzyć dla krajów Partnerstwa Wschodniego zachęty, aby zechciały przystąpić do naszej sfery regulacji własności, warunków zbierania, a także i opodatkowania tego gigantycznego obszaru. I wreszcie, kończąc, chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że rządowi nie zajmie kolejnych 5 lat, żeby zrozumieć, że Unia Europejska nie odbiera nam suwerenności, nie eksploatuje nas gospodarczo, nie jest projektem niemieckim i nie warto z niej wychodzić. Dziękuję bardzo.